Pandemia oraz trwająca na Ukrainie wojna uwypukliły problemy polskich rolników. Produkcja rolna znajduje się na granicy opłacalności. Zaradzić ma Krajowa Grupa Spożywcza, której powstanie zapowiedział resort rolnictwa. Rosnące koszty to teraz największy problem polskich rolników. Pan Krzysztof zajmuje się produkcją mleka, jednak jak sam mówi, staje się to coraz mniej opłacalne. W tym momencie soja, kosmiczne ceny, rzepak, kosmiczne ceny, witaminy dla krów. No i po obliczeniu tych wszystkich kosztów no zostaje jakaś pula pieniędzy z tego, co dostanę po prostu wypłatę za mleko z mleczarni. Koszty produkcji rosną, nie rosną za to ceny w skupach. Rolnicy często zmuszeni są do sprzedawania swoich produktów za niskie kwoty, takie, które ledwo zwracają im poniesione koszty. Transakcji nie ułatwia słaba pozycja negocjacyjna rolnika indywidualnego, mówi ekonomista profesor Tomasz Rachwał. Słaba pozycja polskiego rolnika wynika przede wszystkim z małych możliwości negocjacyjnych, ponieważ kiedy oferuje się bardzo mały wolumen dostaw, to oczywiście się jest malutkim podmiotem, który trudno tutaj, żeby dyktował ceny. Szereg działań, które mają na celu poprawę sytuacji polskich rolników, podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, walcząc m.in. z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. W zeszłym roku sprawdzał na przykład ceny owoców i warzyw w sieciach handlowych, co pozwoliło oszacować, ile na swoim towarze zarabia rolnik, a ile pośrednik. Pracownicy inspekcji rozpoczną swoje działania w dużych sieciach handlowych. Następnie, na zasadzie kroku wstecz, sprawdzą kolejne podmioty znajdujące się w łańcuchu dostaw aż do producenta rolnego. Dzięki temu zostaną ustalone ceny polskich owoców i warzyw oraz marże osiągane przy sprzedaży dalszym nabywcom, w tym marże pośredników i sieci handlowych. Tylko w zeszłym roku w wyniku przeprowadzonych kontroli UOKiK nałożył na nieuczciwych kontrahentów kary na kwotę 200 milionów złotych. Pod koniec lutego Rolnicza Solidarność wnioskowała do resortu rolnictwa o wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej nowych przepisów na wzór Hiszpanii, gdzie odbiorcy muszą zapłacić rolnikowi za towar przynajmniej tyle, ile wyniosły koszty produkcji, mówi Janusz Gargała z Rolniczej Solidarności. To jest ta ustawa, której oczekują rolnicy, czyli zabezpieczenie, że rolnicy mogą spokojnie produkować i sprzedawać ten produkt przynajmniej po cenie produkcji. Rozwiązaniem tych problemów, jak zapewniał wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, ma być Krajowa Grupa Spożywcza. Będzie w stanie opanować wiele wahań cenowych. Wielką nadzieję czynię z Krajową Grupą Spożywczą, że będzie łamać te zmowy cenowe, żeby rolnicy otrzymywali godne zapłaty za swoje produkty rolne. Ekonomista profesor Tomasz Rachwał ocenia, że trzeba wspierać rolników, którzy podejmując oddolną inicjatywę łączą się w większe grupy producenckie. Nasze wysiłki tutaj jako państwa powinny też iść w kierunku wzmacniania tych podmiotów. Czy nie tyle tworzenia jakiegoś molocha, nigdy tworzenie takiego dużego podmiotu jeszcze, który jest tutaj sterowany przez państwo, nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina rolnikom, że mogą zawiadamiać ich o nieuczciwości dużych kontrahentów, na przykład poprzez formularz na stronie internetowej UOKiK-u.